Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to prasa klas Variant 280. Maszyna z 2005 roku. Prostość ciężarówki, niemyta, uruchomiona, działająca świetnie. Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Na próbę sparowaliśmy z John Deere'kiem 6230, którego też mamy do sprzedaży. Świetny ciągnik, cały w oryginale, w wersji premium, 7615 godzin pracy. Natomiast prasa 40 000 bel. Podbierak, jak widzicie, rotor, wszystko w porządku. Wałek na 540, owijanie, siatka, sznurek, wszystko uruchomione, działa. Zmiennokomorowa od 80 do 1,70 m, regulowany rdzeń. Prasa na oryginalnych pasach, żaden pas nie posiada spinki. Oryginalne ogubienie. Prasa 2005 rok, opony 2004 rok. Kółka podporowe do podbieraka, odrzutnik bel oczywiście. Wszystkie pasy ładne, sztywne. Centralne smarowanie, które również smaruje łańcuchy w podbieraczu. Próbujemy praskę uruchomić. Wałeczek. Trochę gazu damy. I lecimy. Otworzymy klapę. Rotorek. Pasy przezajebiste. Bezkinkowe, jak widzicie. Zużycie komory. Kółka teraz założone do transportu z tyłu. Świetna, fajna, równa prasa. Niemyta. Dobrze działająca, nigdzie nie polepiona ani nie pospawana. Zamykamy klapę i rura. Klapa zamknięta. Prosty, zwykły sterownik. Tutaj muszę. Włączył się, idę do praski. Gaz.
pasy, pasy. Kończymy prasowanie, belkę ukręciliśmy. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!